Dzień dobry, witajcie moi drodzy, ja jestem Andryman i witam was wszystkich w kolejnym odcinku z serii Pochwal się swoimi bitwami. Moim gościem dzisiaj oraz państwa gościem przede wszystkim jest kapitan Pik Tacez i on was bardzo gorąco zaprasza na swoją bitwę na okręcie 8 poziomu na Talinie. Muszę wam powiedzieć, że ten kapitan nie należy do prograczy, jest po prostu zwykłym graczem, który ma swoje 5 minut w moim na moich odcinkach pochwal się swoimi bitwami, bo przecież te odcinki są kierowane do wszystkich graczy, dla pro i nie tylko. Także moi drodzy, chciałbym was jeszcze poinformować, że robię tylko i wyłącznie bitwy przesłane na pocztę mailową i bardzo bym prosił o podesłanie również screenów, jak macie zrobionego kapitana oraz okręt, a link do poczty mailowej znajduje się tam całkiem na samym dole, poniżej w opisie każdego filmu. No i co? Standardowo, moi drodzy, bardzo wam serdecznie dziękuję za subskrypcję na moim kanale YouTube, za każdą łapeczkę pozostawioną, którą mi zostawiacie, a ja oddzięczę wam się robieniem waszych powtórek, bo to mnie naprawdę motywuje i wiem, że chcecie oglądać następne odcinki. Także, moi drodzy, siądźcie sobie wygodnie, a ja już was serdecznie zapraszam do oglądania, no bo myślę, że jest na co popatrzeć. Do zobaczyska, miłego oglądania. Jest Meksyk, Charles Martel jest ile? 12 i 2. Kijów jest bardzo mocno obijany. Zobaczcie, w tej chwili ogień pokazuje się z kominów. Na pewno jest tam silnik uszkodzony i Kijów próbuje się wycofywać do tyłu, do dymu, którego zostawił za sobą. Jest jeszcze wyświecany. No i w tym momencie, jeżeli by Tallinn wypuścił swój radar 12-kilometrowy, to można było coś tutaj zrobić. No pójść ten radar, kolego, pójść, przecież masz ten radar, masz ten zasięg do tego niszczyciela, który tutaj stoi w dymie. Nie zostawiamy rannych, jest radar wypuszczony, jest Kijów pokazany, jest 10 km, 300 metrów, 400 metrów, Kijów ucieka, radar bardzo szybko schodzi, jedna salwa, jest trafienie, jest podpalenie. Panowie, strzelajcie, strzelajcie, bo za chwilę koniec radaru i ostatnia salwa. I no, znika, no ale czy dostanie, czy będzie utopiony ten niszczyciel Kijów? No zaraz się przekonamy. Poszła salwa, jest Meksyk. Meksyk bardzo blisko, bo 15 km i słuchajcie, Akizuki pokazuje mi się, likwiduje kolegę z drużyny Wilki, husarza, no i Pensacola, Leandera likwiduje. Po jednym okręcie tracą drużyny, no i jeszcze tutaj jest ten pancernik, jest Charles Martel. Ten Charles Martel to jeden z takich lepszych podpalaczy, szczerze mówiąc, powiem wam, że kiedy robiłem tą linię, no to modliłem się, żeby jak najszybciej skończyć tą grę na tym Charles Martel. Pokazał się Kijów, 11 km idzie tam salwa zniszczyciela. No czekamy tutaj, może uda się Tallinnowi palnąć tego Kijowa, ale no niestety górka tutaj przeszkadza, ale jest jeszcze obijany, jest trafiony i zobaczmy, czy pokaże się jeszcze ten niszczyciel. No i Arigio zlikwidował Kijowa. No i pięknie poszła salwa. Jedno podpalenie na tym Tallinie. A Charles Martel to jeden z lepszych podpalaczy. No, jeżeli wejdzie ta salwa, to na pewno chociaż jedna pesteczka. No właśnie, to co mówiłem, jest już podpalony. Jest Charles Martel, dostał tam ster, silnik, no i salwa. No i teraz kto kogo podpali? Jeżeli Tallinn zostanie podpalony, będzie schodził w oczach, on ma naprawkę już tutaj wykorzystaną. 2000 do Charlesa. Meksyk wychodzi z drugiej strony. Do Meksyku poszły jakieś torpedy. Tak, z tego co widzę, idą torpedy. No i teraz jeszcze tam dostał Meksyk jakąś, kurczę, konkretną bułę i topnieje w oczach. No i teraz Tallinn będzie brał sobie na cel Meksyka, aby jego tutaj podpalić. Nie wiadomo, czy jakieś tam zalanie miał, czy on dostał taką salwę, bo widziałem tam dużo HP zeszło od razu temu pancernikowi. No nie ma podpalenia. Coś ten Tallinn nie chce zbytnio podpalać, no ale
Dopóki, jak to mówię, piłka w grze, wszystko się zdarzyć może. Następna salwa do Meksyka. No, torpedy nie doszły. Jest podpalony. Jest podpalony, on się będzie palił w tej chwili. Widzę, Demetri już tutaj się nabija. Pięknie, tak jest. Tak, nabija się Demetri, czyli Meksyk. Meksyk się pali. Uwaga na tego Charlesa Martela. O co mówiłem, to bestejka taka jest podpalająca, że matko i córko. I już Massachusetts likwiduje Meksyka. Pozostaje tutaj jeden. Jedyny krążownik i Tallinn wypuszcza się w pogoń za tym krążownikiem. Zza góry zaraz wypłynie Charles Martel. Kolega już przeszedł na pociski przeciwpancerne. Jeżeli teraz trafi tymi pociskami, to ten Charles popamięta tutaj. O, poszła salwa. No, trzymajmy kciuki. Trzymajmy kciuki. O, bieg! Zobaczcie, jak tutaj trafił dwa razy w Cytadelę. HP od razu zeszło, 3 podpali jego, na szczęście nie podpalił. No i twoja salwa, bierz. Ajajaj, Massachusetts ukradł fraga. No ale cóż, słuchajcie, nieważne, czy ukradł, nie ukradł, ważne, że przeciwnik traci następny okręt. I na chwilę obecną mamy jakąś tutaj przewagę tych okrętów. Widzę, że 5 mamy straconych. Przeciwnik ma straconych 6. Mamy 2 kapy. Zobaczymy, co się będzie dalej tutaj działo. Tallinn w tej chwili oddaje strzał do pancernika Ismaila. To jest, moi drodzy, pancernik 6 poziomu. I jest już podpalony. Ma potężne działa, potężną moc ten pancernik ma, także nawet Tallinn może tutaj poczuć, jak dostanie salwę, która właśnie idzie do tego Tallina i pudłuje. Ismail spudlował i ma drugie podpalenie. Czyżby będzie grillowany Ismail? Tutaj trzeba uważać z prawej strony, tam płyną inne okręty, są dość blisko i Tallinn musi mocno uważać, aby nie otrzymać potężnych obrażeń od Bismarcka. Następne podpalenie, Ismail się pali. Pali się, zobaczy, on w tej chwili miał 3 podpalenia już od Tallina, jedno ugaszenie i damage będzie rósł, tak jest, i tu widać, że rośnie. Jest i Bismarck z prawej strony. Może uda się jeszcze tego Bismarcka podpalić. Po lewej stronie pokazuje się niszczyciel. Zobaczcie, kapitan może być sobie i z lewej strony, i z prawej strony, i przed okrętem jest również nieprzyjacielski pancernik. No tutaj mi się wydaje, nie wiem, czy ten okręt jest za górą, czy będzie tutaj wypływał. Jest, jest. No tutaj by się przydały pociski przeciwpancerne. Tak mi się wydaje, dostałby potężne obrażenie i jest podpalony. Jest podpalony. Piękne zachowanie tego kapitana. Będzie płynął ciobem do niego. No zobaczcie, właśnie to jest to. Wie, że tutaj jego zły ruch może zakończyć się śmiercią i uzatopieniem okrętu. Idzie prosto na niego. Ismail również tutaj się kieruje. Jest teraz walka na artylerię dodatkową. Zobaczcie. I artyleria główna. Trafiony za 1800. No i co teraz będzie się działo? Ten Tallinn ma torpedy? Czyżby Tallinn szedł tutaj na tego Ismaila i będzie chciał wypuścić torpedy? Jest i podpalony. Jest podpalony. No zobacz. Tak jest. Właśnie to, co mówiłem. Tutaj próbuje wziąć w swoje ręce szale walki, czy wypuści torpedy, czy da radę. No i patrzmy, tak jest. I zrzut tych torped, poszły torpedy, odbije w drugą stronę, aby nie dostać potężnej, bo idą torpedy do tego Ismaila. Jest trawiony, jest zatopienie, bardzo ładnie tutaj się zachował na tym Tallinie. Jeszcze jest tam niszczyciel. Ależ ten kapitan ma teraz strzelnicę sportową, zobaczcie. Próbuje uratować życie naszemu lotniskowcowi. Ten lotniskowiec jest w tej chwili w opałach, tam płynie do niego nieprzyjacielski niszczyciel. Teraz atakuje go jeszcze do tego lotniskowiec nieprzyjacielski. Jest aż i taka blisko. Trzeba również potężnie działa. Uważaj, uważaj, tutaj idą torpedy od Rangera. Chociaż to jedna torpeda. Tak, jedna torpeda. Ranger już ma tutaj powybijanych troszeczkę tych okrętów. Jest i na celowniku Caridzi. On teraz powinien tutaj otrzymać obrażenia. Pomóż, pomóż naszemu lotniskowcowi i ściągnij tego
Jest trafiony, zobaczcie, dostał tutaj w działa. No ale, ale czy to wystarczy? Czy to wystarczy i utopi tego Taridzio? No, góra przeszkodziła i... Czyżby dodatkowa artyleria zlikwidowała, bo ta artyleria dodatkowa na tych okrętach, na tych lotniskowcach niemieckich naprawdę jest dobra i jest zatopiony. Jest zatopiony, artyleria dodatkowa zlikwidowała tutaj niszczyciela. No i zostaje Bismarck. O, krążownik musi tutaj pomóc temu niszczycielowi. Jest podpalony. A i jeszcze tam dostał dość ładne obrażenia przeciwpancerne. Przeciwpancerne teraz bokiem płynie. Ale by tutaj mogło siąść w niego. No ale cóż, to tak jak na samym początku mówiłem, kapitan jeszcze nie jest takim naprawdę prograczem. W każdym bądź razie traktuje to wszystko jako dobrą zabawę i gra tak jak gra, więc wydaje mi się, że jak na takiego niedzielnego gracza dość fajnie mu tutaj idzie i wielki szacun dla tego gracza. Brawo, brawo panie kapitanie i wykończ tego krążownika. On jest twój, on jest twój. Nikt się nie powinien go zabrać, no chyba, że jest, tak, jest trafiony. No i masz tego rangera. Masz tego rangera, on płynie bokiem teraz przeciwpancerny. No Ranger teraz może ci tutaj wypuścić torpedy, nawet chyba nie doleci. Jest Cytadela, jest pięknie Cytadela. No to te z przeciwpancernych jeszcze może to lepiej wychodziło, ale nieważne, słuchajcie. Współpraca razem z niszczycielem i jest zatopiony. Brawo, brawo. No i zostaje Bismarck, zobaczcie. Bismarck oraz Ashitaka na dobicie. No tutaj ryzykownie, ryzykownie. Chociaż wykręca kapitan, jest podpalenie, jest wsparcie. Ranger ostatnimi samolotami próbuje zbombardować Taridzio, ale on tam nie doleci. Nie doleci, zobaczcie, kapitan pościągał już tutaj 32 samoloty. 34 samoloty. Tak, to był ostatni zrzut tego, tego lotniskowca. Jest Bismarck. Ashitaka, 20 km. Artyleria dodatkowa próbuje tutaj trafić tego Talina. Tak, jest i następna salwa. Oj, oj, uciekaj od tej artylerii dodatkowej jak najdalej, aby ciebie ta dodatkowa nie obijała. Nie obijała, bo tutaj jednak ta dodatkowa naprawdę dobrą robi robotę. Idą torpedy do tego Bismarcka. Sam jestem ciekaw, czy przytuli tutaj chociaż z jedną z torped. Jest podpalenie. Ojaj, idą torpedy. Jest, dostał. Małe jednak tam obrażenia, ale jednak jakieś tam są. Jest i podpalony. Pięknie. I następna salwa. Bismarck próbuje za wszelką cenę zlikwidować tego Talina. Kręć, kręć to w lewo, to w prawo, ucieka. Uch, tutaj poszła potężna salwa. Dostaje 8400 na koncie Talina HP. No i teraz zobaczcie, 900. Tylko 900 i 17 podpaleń na koncie kapitana, który płynie na Talinie. Pięknie tutaj pokazuje, jak ten Talin pali. Jest duży, duży kaliber, duży kaliber. Jest i jeszcze zwiastun tragedii. Nie wiem, czy jeszcze czasami nie wpadnie jakiś tam podpalacz, bo jednak tutaj pali tego Bismarcka nieziemsko. Zobaczcie, 3600. 3600, ładnie, ładnie. Jest salwa. Piękna bitwa, zobaczcie. I jest. I jest, zobaczcie, zatopiony przez niszczyciela. No i zostaje Ashitaka. Ashitaka jest bardzo daleko, więc teraz kapitan może tylko płynąć, płynąć i próbować cokolwiek tutaj wyhaczyć. No zobaczymy. Panowie sobie podziękowali za współpracę, dość to ładnie wyszło. Tutaj widzę, że Taridzio mógł polegać na Talinie i na odwrót, także wydaje mi się, że należy się piątka dla jednego i drugiego kapitana.